Hit kolejki dla RKS-u Radomsko. Skalnik wygrywa w Wieluniu. Emocje w Żgowie. To magazyn Bet Krysuckiej czwartej ligi. W 16 serii spotkań zobaczyliśmy ładne bramki oraz świetnie rozegrane akcje, co świadczy o dobrym poziomie rozgrywek. A teraz zobaczmy gola 15 kolejki wybranego przez widzów. Zapraszam. Gol 15 kolejki według widzów należy do Mateusza Mielczarka z Warty Działoszyn. Gratulujemy! Pokażemy również bramkę Adama Banasiaka z 15 kolejki, która również zasługuje na wyróżnienie. To jest gol strzelony bezpośrednio z rzutu rożnego. Również gratulujemy! Sponsorem programu jest Betkris, zakłady bukmacherskie. Magazyn rozpoczynamy od wizyty w Byczynie. Termy Poddębice podejmowały KS Kutno. W 37 minucie Michał Wrzesiński podaje do Jakuba Piotrowskiego. Piękne uderzenie z dystansu może zadowolić trenera Patryka Orzadowicza. Termy prowadzą 1-0. 3 minuty później Michał Wrzesiński pokonuje Nikodema Sujeckiego. W 62 minucie Wrzesiński lewą stroną przeprowadził dynamiczną akcję i dośrodkowanie zamknął Jakub Piotrowski. Ostatni gol wpadł po stałym fragmencie gry. Piłkę do bramki skierował Jakub Gzyl. Termy Poddębice pokonały KS Kutno 4-0. Jesteśmy w Kleszczowie na meczu Omegi z walczącym o utrzymanie startem Brzeziny. Przed meczem Paweł Kowalski otrzymał pamiątkową koszulkę. Omegę reprezentował przez 20 lat, tworząc piękną historię. Pawłowi gratulujemy i życzymy sukcesów, tym razem w roli szkoleniowca grup młodzieżowych. W Kleszczowie do przerwy nie było bramek. W 52 minucie Paweł Wiśniewski nie zdążył z interwencją. Piłka trafiła do Mikołaja Stawickiego i start prowadził 1-0. 9 minut później Paweł Kowalski oddał mocny strzał. Piłka odbiła się od poprzeczki, a Przemysław Szewczyk skierował ją do bramki. W Kleszczowie mieliśmy remis 1-1. Zaglądamy teraz do Wielunia. WKS podejmował Skalnik Sulejów. Mamy 5. minutę. Jakub Kmita otrzymuje dobre podanie. Z wielkim spokojem zdobywa pierwszego gola w tym meczu. To 41. minuta. Szybkie wznowienie gry przez Macieja Humerskiego stworzyło zagrożenie pod bramką gospodarzy. Mateusz Malec sprytnym strzałem podwyższył na 2-0. W 72. minucie dynamiczną akcję zakończył Kacper Rutkowski. WKS Wieluń przegrał ze Skalnikiem Sulejów 0-3. Zaglądamy z wizytą do Strykowa. Zjednoczeni zagrali z Orkanem Buczek. W tym meczu wpadł tylko jeden gol. Podanie otrzymuje Jakub Dregier i oddaje silny strzał, pokonując Bartosza Pawlaka. Drużyna trenera Marcina Węglewskiego wraca z kompletem punktów. A teraz przenosimy się do Łodzi na hit kolejki. AKS SMS gościł RKS Radomsko. To dwie drużyny walczące o pozycję wicelidera. W 43 minucie ładna akcja gospodarzy zakończyła się golem Adriana Kralkowskiego. W 65 minucie drużyna trenera Pawła Ściebury doprowadza do wyrównania. Bramkarza pokonuje Vinicius Ferreira. A to 87 minuta i akcja dająca wygraną. Sytuację sam na sam wykorzystuje Lukas. AKS SMS Łódź przegrywa z RKS-em Radomsko 1-2. Co
Jesteśmy w Nieborowie, walczący o utrzymanie orzeł zagrał z mistrzem jesieni. W 20 minucie indywidualną akcję przeprowadził Daniel Gryzio, zdobywając 21 gola w lidze. Gryzio i mamy piękną bramkę! W 21 minucie jest karny za zagranie piłki ręką. Mamy rzut karny. Strzał Filipa Przybyłka broni Christian Wessa. Bardzo dobra interwencja. W 30 minucie Kamil Andrzejkiewicz kapitalnie zamyka dośrodkowanie i Łodzianie prowadzą 2-0. Marcin Kozłowski wywalczył sobie pozycję. W 80 minucie Nikodem Stachowicz pokazał, że w Betkris Łódzkiej czwartej lidze często wpadają piękne gole. Widzew 2 Łódź wygrał z Orłem Nieborów 3-0. Stachowicz! Zabawił się jakby... Olonia Piotrków-Trybunalski podejmowała ceramikę opoczną. W 6 minucie zobaczyliśmy książkową akcję. Wymiana podań na jeden kontakt jest doskonałym przykładem gry kombinacyjnej. Karol Zieliński na 1-0. W 36 minucie Mateusz Garnysz doskonale podaje i Kacper Piotrowski najpierw ominął obrońcę, a następnie doprowadził do wyrównania. W 73 minucie gospodarze prowadzili po kolejnym golu Kacpra Piotrowskiego. 7 minut później podwyższył Mateusz Garnysz po świetnie rozegranym rzucie wolnym. Polonia wygrała z ceramiką 3-1. Przenosimy się do Działoszyna. Warta zagrała ze zrywem Wygoda. Mamy 12 minutę. Najpierw strzał po dobrym dośrodkowaniu broni Hubert Habiger, a następnie Paweł Drągowski otwiera wynik spotkania. To 85 minuta. Sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystuje Mateusz Mielczarek. W 3 minucie dodatkowego czasu honorowe trafienie zalicza Filip Miazek. Warta Działoszyn wygrywa ze zrywem Wygoda 2-1. Dla gospodarzy to druga wygrana w tym sezonie. Na koniec zabieramy Was do Żgowa. Zawisza gościł ŁKS Łódź. W 14 minucie gospodarze prowadzili po bramce Kacpra Drzazgi. W 38 minucie dośrodkowanie z rzutu wolnego zakończyło się golem Dawida Osojcy. W 58 minucie Błażej Tłaczała zdobył pierwszą bramkę dla Łodzian, a w 71 minucie do wyrównania doprowadził Wiktor Kabziński. W 90 minucie zwycięskiego gola zdobył Roman Atamaniuk, ale niestety nie mogliśmy go zobaczyć. Zawisza wygrał z ŁKS-em 3-2. Tabela Betkris Łódzkiej czwartej ligi. Klasyfikacja strzelców. Zapowiedź ostatniej jesiennej kolejki. Przed nami ostatnia seria spotkań i za tydzień ostatnie podsumowanie, w którym zobaczymy również najładniejsze bramki jesieni. A teraz przyszedł czas na nominacje w ramach gola 16 kolejki. Dziękuję za dziś, do zobaczenia. Nominacje: Jakub Piotrowski, Termy Poddębice. Mateusz Malec, Skalnik Sulejów. Jakub Dregier, Orkan Buczek. Daniel Gryzio, Widzew 2 Łódź. Nogi, minął swojego rywala, kapitalnie utrzymał się przy piłce nasz młody zawodnik. Gryzio i mamy piękny... Nikodem Stachowicz, Widzew 2 Łódź. Nikodema Stachowicza, Stachowicz jest już w polu karnym, do prawej nogi. Stachowicz!
Kacper Piotrowski, Polonia Piotrków Trybunalski. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Dobrej zabawy! Sponsorem programu jest Betcris, zakłady bukmacherskie.